już ponad 4 lata, jak żyję w Stambule. Czas szybko leci. Tak wybrałam, poszłam za głosem serca i miłości. To był mój wybór. Stoję teraz przed wami i mogę powiedzieć, że pomimo wszystko uprowadzili. Wiem i czuję, że Bóg mnie bardzo kocha. Bo daje opiekę i pomoc. Tak było zawsze od małego. Jezus był zawsze blisko mnie. Jestem głucha od urodzenia. I zawsze musiałam być silna. I też musiałam pokonywać dużo ciężkich, trudnych rzeczy. Moją ciężką pracę Bóg zawsze nagradzał. W szkole czy na studiach. Imię Eunika to znaczy dobre zwycięstwo. Bóg dawał na mojej drodze zawsze dobrych ludzi. Prawdziwe anioły. Dużo osób modliło i modli się o mnie. Bardzo, bardzo dziękuję. To wielka siła. I teraz też tak jest, kochani moi. To nie znaczy, że wszystko jest super i pięknie. Aby to było kłamstwo. Są różne problemy i też były różne doświadczenia. Ale Bóg dawał pomoc i wyjście. A to jest najważniejsze. Mogę wam powiedzieć, mogę tak powiedzieć, że teraz żyję w świecie muzułmańskim. Nowa kultura, wiara i język. To są dla mnie ogromne bariery, które muszę pokonać. Muszę od nowa uczyć się języka tureckiego, języka migowego tureckiego. Ale kocham mojego męża i moją nową rodzinę. I też przyjaciół, i też nową społeczność. Oni też przyjęli mnie wszyscy z miłością. Moja mama często mówi, jesteś tu taka sama. A ja odpowiadam. A ja odpowiadam. Nie martw się, kochana moja. Nie jestem sama. Mam Jezusa. Wiadomo, że bardzo brakuje mi rodziców. I również społeczności. Taki był mój wybór. Na szczęście Bóg zadbał o społeczność dla mnie. Kiedyś w Polsce, w Łodzi, tu w kościele naszym, po
spotkałaś mi się w Stambule. Bo razem z mężem w Stambule prowadzą placówkę misyjną dla niesłyszących. Czy to nie jest cud? Głusi muzułmanie też przyjmują Jezusa. Jest nas około 15 osób. W tamtym roku przyjęło 4 osoby. Spotykamy się w niedzielę po południu. I mamy czas na Słowo Boże, modlitwy i wspólne rozmowy. Zawsze przychodzą nowe osoby, żeby słuchać o Jezusie. Teraz widzę, że społeczność to skarb. A życie bez wierzących jest bardzo biedne. Mam bardzo daleko na społeczność. Bo Stambuł to jest ogromne miasto. Na szczęście mąż jest zawsze ze mną. Chętnie słucha Słowa Bożego i słucha, czyli patrzy na modlitwy moje. Bardzo bym chciała, żeby mąż, rodzina, rodzice męża, rodzina uwierzyli w Jezusa. Bo to są dobrzy ludzie. Ja chcę wierzyć, że Jezus ma moc. Nie potrafię tak mówić jak wy. Ale w mojej słabości Bóg daje odwagę i łaskę. Kiedy byłam w ciąży z moją córeczką, mój teść miał bardzo ciężki wypadek na moich oczach. To było okropne przeżycie. I ciężki czas dla mnie i dla całej rodziny. Wszyscy myśleli, że on już nie będzie chodził. Modliłam się i też dużo osób. Tak, Bóg postawił go na nogi. Postanowiłam urodzić moje dziecko pierwsze w Stambule. Niektórzy byli przestraszeni, że tam. A Bóg mi dał odwagę i dobrą opiekę. Urodziłam zdrową córeczkę. Był przy mnie mąż, a także moja kochana mama. To duże błogosławieństwo i pomoc. Ja nie wiem, co będzie dalej.
ale wierzę, że Bóg ma dla mnie plan. Czekam teraz na obywatelstwo drugie, bo chcę pracować w moim zawodzie. Potrzebuję z mężem dużo siły. Potrzebuję dużo siły, żeby mądrze razem z mężem wychowywać naszą kochaną, słyszącą córeczkę. Potrzebuję dużo siły, żeby być blisko Jezusa. I żeby nie zapomnieć o moim najważniejszym zadaniu w życiu. Świadectwo o Jezusie. Proszę Was, pamiętajcie o mnie w modlitwie. Życzę wszystkim pokoju Bożego. Dziękuję za wszystko. Chciałbym, żebyśmy teraz pomodlili się. Nie tylko pamiętali w przyszłości, ale teraz pomodlili się. Eunikę. Panie Boże, Eunika powiedziała, że poszła za głosem serca i znalazła się w Stambule. Ale my wiemy, że Ty rządzisz sercem Twoich dzieci. I jestem przekonany, Panie, że to nie był tylko głos jej serca, ale Twój głos po to, żeby tam ona była światłem pośród tych ludzi. Światłem dla swoich najbliższych, o których teraz Ciebie prosili. O jej męża, o całą rodzinę i męża. A także o tą wspólnotę wierzących ludzi, Panie. Świadectwo wśród muzułman jest, wydaje mi się, bardzo trudne. A tym bardziej świadectwo wśród głuchoniemych. Panie, to jest potrzebny podwójny cud, ale Ty jesteś Bogiem cudów i prosimy, pomnażaj tą wspólnotę Twoich dzieci w Stambule. Niechaj to, Panie, będzie świadectwem dla tych ludzi, że jesteś żywym Bogiem, prawdziwym i jedynym. Błogosławimy Eunice, błogosławimy jej mężowi, jej rodzinie, a także jej rodzicom, którzy tutaj trwają w modlitwie za nią. Panie, niech jej życie przynosi Tobie jeszcze więcej chwały. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Amen.